Zadanie 19. Proste o równaniach y równa się 2mx odjąć m2 odjąć 1, oraz y równa się 4m2x plus m2 plus 1 są prostopadłe dla. Proste są do siebie prostopadłe, kiedy mamy równania kierunkowe, wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn, ich współczynników jest równy minus 1. Zatem zapiszmy. Tutaj mamy ich współczynniki kierunkowe i oczywiście mnożenie. Pomnóżmy to i wyjdzie nam 8m do potęgi trzeciej równa się minus 1. Zatem 2m do potęgi trzeciej jest tym samym co 8m do potęgi trzeciej. Równa się oczywiście dalej 1. Możemy to pozbyć się tych naszych niefajnych potęg i wychodzi nam 2m równa się minus 1. Co z tego nam wynika? Że m równa się minus 1, 2.